Cześć kochani, dziś pokażę Wam bardzo kobiece upięcie na wesele. Włosy pokręciłam już moją lokówką Conner, którą pokazywałam w holu. Ma taki kształt, loki już się trochę poluzowały. Zaczynam od podzielenia włosów na pół. Oddzielam tą górną warstwę. I teraz dolną. I teraz będę je spinać tu na dole. Za pomocą gumki na haczykach. Nie psując tutaj całej koncepcji, po prostu zaczepiam luźno haczyki o siebie. Oddzielam tutaj szerokie dosyć pasmo. Zakręcam. Pod spodem włosów. I przepinam tu w okolicy tej gumki. Teraz kolejne pasemko tutaj z boku. Jeszcze spinam. Zbieram, skręcam i przypinam tutaj też w tych okolicach. Oddzielam kolejne pasmo. Skręcam lekko. Naprawdę lekko. Tutaj może sobie odstawać. Przypinam tu z tyłu. Skręcam. I zostały mi tak naprawdę te włosy z góry. Biorę sobie te, które mam tutaj na szczycie. I lekko je podniosę. Dwie wsówki. I zostały mi te pasma tak naprawdę tylko z przodu. Je będę upinać tutaj do tyłu. Te pasmo lekko skręcam i tutaj na bok. Dalej tak samo. Tak mniej więcej na środku je przypinam. Zostało mi tyle nieupiętych włosów. Skręcam. Takiego lekkiego ślimaczka robię, żeby coś tutaj jednak się działo. I przypinam. I to pasmo tak samo. Podpinam tak, żeby było krótsze. Będę sobie tutaj zwiększać trochę objętość mimo wszystko przy nasadzie, żeby tych włosów tutaj było więcej. Delikatnie podnoszę całe pasmo włosów. Trochę sobie utrwalę. I teraz zmniejszę jeszcze sobie ilość tych włosów na dole, ponieważ jest ich trochę sporo. Wyciągam je z tej strony i podpinam tutaj do góry. Skręcam pojedyncze pasma. Będę sobie lakierem utrwalać. I gotowe. Romantyczna, klasyczna fryzura. Dla tych, którzy nie lubią mieć ogromnych, idealnych, wypracowanych kołków, pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Oczywiście subskrybujcie na górze i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!